Materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, które opowiadamy. Historia polskich skoków narciarskich. Pierwsi skoczkowie klasy światowej. Historią polskich skoków narciarskich na światowym poziomie jako pierwsi zaczęli pisać Bronisław Czech i Stanisław Marusarz. Wybitni sportowcy, których kariery przerwał wybuch II wojny światowej. Treningi i zawody zostały zastąpione przez kurierskie szlaki, a następnie tortury, więzienie i obóz zagłady. Jak pod okupacją toczyły się losy ludzi tworzących historię polskich skoków narciarskich? Pierwsza skocznia narciarska w Zakopanem została otwarta w 1921 roku w Dolinie Jaworzynce, ale szybko okazało się, że polski sport potrzebuje obiektu większego, bardziej nowoczesnego i położonego bliżej centrum miasta. Takim stała się Wielka Krokiew, która umożliwiała bezpieczne skoki na odległość ponad 40 metrów. Projekt Parku Sportowego powstał w 1922 roku, a skocznią do użytku oddano 3 lata później. Pierwszy konkurs rozegrano 22 marca 1925 roku. Zwyciężył skokami na odległość 30 i 36 metrów Stanisław Gąsienica-Sieczka. Historia skoków narciarskich w Polsce od blisko 100 lat związana jest z Wielką Krokwią. To właśnie tam swoje kariery rozpoczynali Bronisław Czech i Stanisław Marusarz, pierwsi polscy skoczkowie narciarscy klasy światowej. Wśród najwybitniejszych przedwojennych reprezentantów sportów zimowych związanych z Zakopanem warto wymienić również narciarkę Helenę Marusarzównę, siostrę Stanisława, którego imię od 1989 roku nosi słynna skocznia. Cała trójka, oprócz sukcesów sportowych, w momencie wojennej próby zaangażowała się w działalność kurierską i tym samym dała przykład wartej podziwu patriotycznej postawy. Historia polskich skoków narciarskich. Bronisław Czech. Bronisław Czech urodził się 25 lipca 1908 roku w Zakopanem, które na przełomie XIX i XX wieku było stolicą zimowych sportów i popularnym uzdrowiskiem. Sport od najmłodszych lat zajmował każdą wolną chwilę Bronisława. Choć nie dysponował świetnymi warunkami fizycznymi, nadrabiał rzadko dziś spotykaną wszechstronnością i zaangażowaniem. Stąd szybko zaczął odnosić sukcesy. Najpierw wśród juniorów, a wreszcie w 1927 roku jako 19-latek wystartował w pierwszych seniorskich zawodach międzynarodowych. Na najwyższym poziomie rywalizował w biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji norweskiej, to skoki narciarskie i bieg na nartach, oraz konkurencjach alpejskich, czyli slalom i zjazd. W historii polskich skoków narciarskich trzykrotnie reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. W Sankt Moritz, Szwajcaria 1928 roku, Lake Placid, Stany Zjednoczone 1932 roku i Garmisch-Partenkirchen, Niemcy 1936 roku. Najlepsze wyniki notował w kombinacji norweskiej. Dwukrotnie był w pierwszej dziesiątce, Sankt Moritz i Lake Placid. W Gapa był chorążym polskiej reprezentacji i wystartował w aż 5 konkurencjach. W 1929 roku w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym rozgrywanych w Zakopanem zajął 4. miejsce w kombinacji norweskiej i 10. w skokach narciarskich. Na Wielkiej Krokwi kilkakrotnie lądował powyżej 60 metra, co było wówczas polskim rekordem długości skoku na nartach i wynikiem pozwalających na rywalizację ze światową czołówką. Sukcesy Czecha docenili kibice. W latach 27-32 był w pierwszej dziesiątce plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski. Dwukrotnie zajmował w nim 2. miejsce w 1928 i 1929 roku.
Utalentowanego narciarza można określić mianem człowieka renesansu. Poza sportem malował, rzeźbił w drewnie, pisał wiersze, wspinał się w Tatrach, gdzie wytyczał nowe drogi. Był ratownikiem górskim i skialpinistą. Grał na skrzypcach i akordeonie. Jeździł motorem, pływał kajakiem, uprawiał lekkoatletykę i tenis stołowy. Był również pilotem i instruktorem szybownictwa. I właśnie ta niespotykana w dzisiejszych czasach sportowa różnorodność sprawiła, że Bronisław, pomimo wielu tytułów mistrza Polski, nigdy nie zajął medalowego miejsca na ważnych zawodach międzynarodowych. W 1939 roku, kiedy 31-letni sportowiec myślał już powoli o zakończeniu kariery sportowej, wybuchła wojna i Czech nie wahał się ani przez chwilę. Wprawdzie nie udało mu się wziąć udziału w wojnie obronnej, ale zaangażował się w niezwykle ryzykowną działalność kurierską. Przez Tatry przeprowadzono m.in. ludzi, pocztę, mikrofilmy, tajne dokumenty. Nie wiadomo dokładnie, ilu było osławionych kurierów tatrzańskich. Najsłynniejszy z nich, Józef Krzeptowski, pokonał trasę Zakopane-Budapeszt aż 48 razy i uniknął aresztowania. Mniej szczęścia miał Bronisław, który w maju 40 roku odmówił szkolenia niemieckich juniorów. Propozycja wyszła od Austriaka, Seppa Ryra, który przed wojną prowadził wraz z Czechem szkołę narciarską na Kasprowym Wierchu. Już wówczas był agentem III Rzeszy. Wobec braku zgody polski narciarz został aresztowany. Po brutalnym śledztwie 14 czerwca znalazł się wśród pierwszych więźniów transportowanych z Tarnowa do obozu Auschwitz. Najpierw pracował w stolarni, a następnie wiosną 1941 roku trafił do Lage Muzeum, obozowego muzeum. Sztuka stała się dla sportowca ucieczką od rzeczywistości. Malował na szkle, głównie wypełnione krokusami pejzaże rodzinnych stron. Do dziś zachowało się kilkadziesiąt obrazów jego autorstwa. W Auschwitz ponownie odmówił pracy z niemieckimi narciarzami. Uważał, że lepiej pozostać w piekle jako Polak, niż z niego wyjść w roli zdrajcy. Zaangażował się w ruch oporu, utworzony przez rotmistrza Pileckiego i chętnie pomagał słabszym współwięźniom. Dzielił się jedzeniem i został przez towarzyszy zapamiętany jako przyzwoity człowiek, dodający otuchy w niedoli. Wspomina go choćby pięściarz Tadeusz Teddy Pietrzykowski. W lutym 1944 roku zlikwidowano Lage Muzeum. W nowych warunkach stan zdrowia Czecha szybko się pogorszył. Wreszcie trafił do szpitala i 5 czerwca, po blisko 4 latach w obozie, zmarł z wycieńczenia. Miał 35 lat. Historia polskich skoków narciarskich. Stanisław Marusarz. Więcej szczęścia miał Stanisław Marusarz, młodszy kolega Czecha, urodzony 18 czerwca 1913 roku w Zakopanem. Sportowiec specjalizował się przede wszystkim w skokach narciarskich, ale z mniejszymi sukcesami uprawiał także kombinację norweską, biegi narciarskie i konkurencje alpejskie. Aż 4 razy uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich: Lake Placid 1932 roku, Gapa 1936 roku, Sankt Moritz 1948 roku, Oslo 1952 roku. 21 razy był mistrzem Polski. W 1938 roku w Lahti został wicemistrzem świata w skokach narciarskich, co było jego największym indywidualnym osiągnięciem. W tym samym roku został wybrany najlepszym polskim sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego. W 1935 roku w Planicy napisał kolejny rozdział polskiej historii skoków narciarskich, skacząc aż 97 metrów, co było ówczesnym rekordem świata w długości skoku narciarskiego. Rok później, w trakcie igrzysk w Gapa, skokami na odległość 73 i 75,5 metra, druga odległość dnia, zajął 5. miejsce. Było to punktowane miejsce, a korespondent przeglądu sportowego donosił czytelnikom o największym triumfie sportu polskiego w igrzyskach zimowych. W tym samym konkursie Czech zajął 33 miejsce,
skacząc 62,5 i 63,5 metra. Po rozpoczęciu wojny Marusarz wstąpił do konspiracji. Był porucznikiem Armii Krajowej i podobnie jak Czech kurierem tatrzańskim. W takich słowach wspominał pierwszy miesiąc okupacji. Smutne wrażenie robiło Zakopane. Życie jakby zatrzymało się w miejscu. Władzę ujęło w swoje ręce wszechwładne gestapo. Rozpoczęły się aresztowania. Wyłapywano oficerów i żołnierzy. Nie oszczędzano także cywilów. Na całej granicy polsko-słowackiej rodził się ruch uciekinierów. Dwukrotnie był aresztowany przez słowackie służby i dwukrotnie udawało mu się zbiec. Szczególnie brawurowa była druga ucieczka. Skoczek najpierw odmówił współpracy z okupantami. Jak sam wspomniał, obietnic przy tym było co niemiara. Będziesz, powiadali, trenerem. Pojedziesz do Garmisch-Partenkirchen, uczyć skakać naszych zawodników, a później, kiedy rozpocznie się wojna z komunistami, zajmiesz się szkoleniem naszych żołnierzy, którzy pójdą na front walczyć o wielkie Niemcy. Ostatecznie został skazany na śmierć i trafił do celi śmierci w owianym złą sławą więzieniu na ulicy Montelupich w Krakowie. Jak wyglądała jego ucieczka? Wyskoczył z drugiego piętra, sforsował mur i mimo postrzału w nogę dotarł do Zakopanego. Skakał jako piąty. Kiedy zakleszczył się między kratami, pomogli mu koledzy. Ponoć leciał prosto na głowę i wyłącznie dzięki sprawności sportowej udało mu się obrócić. Jak sam wspomniał, uciekał po wiszących drutach. Jak po linie wspiąłem się przy ich pomocy na szczyt muru. Kolce raniły dotkliwie ręce, krwawiące obficie, ale widok poranych do kości rąk tylko mnie mobilizował. Miał przy tym dużo szczęścia. Biegł przed siebie, a kiedy udało mu się oddalić od więzienia, nad Wisłą spotkał rybaka, który nie tylko przeprawił go na drugi brzeg, ale także napoił i nakarmił. Przez kilka dni maszerował nocą. Dotarł na Podhale i do rodzinnego miasta, mimo że pocisk z uda wysunął się dopiero po kilkunastu dniach od najważniejszego skoku. Następnie przedostał się na Węgry, gdzie pod zmienionym nazwiskiem przebywał do końca wojny. Trenował węgierskich skoczków i zjazdowców. Nadzorował także budowę skoczni narciarskiej. Wojenną tułaczkę zakończył w Budapeszcie. Po zdobyciu miasta przez Sowietów został przesłuchany i puszczony do domu, gdzie dotarł kurierskim szlakiem przez Tatry. Przez pierwsze dwa lata szykanowany był przez Urząd Bezpieczeństwa. Prowadził schronisko górskie i kontynuował sportową karierę. Król Nart dwukrotnie był chorążem polskiej reprezentacji na zimowych igrzyskach w 1948 i 1952 roku. Po ukończeniu 40 roku życia wciąż z powodzeniem rywalizował z młodszymi kolegami. Karierę zakończył w 1957 roku. Pożegnalne skoki oddał jednak dopiero 9 lat później, kiedy został zaproszony przez organizatorów prestiżowego turnieju czterech skoczni. W styczniu 1966 roku skoczył w gapa 66 metrów, co spotkało się z owacją publiczności i gratulacjami ze strony czynnych skoczków. Kilka dni później po raz ostatni skoczył w Innsbrucku. Marusarz zmarł 29 października 1993 roku w Zakopanem. Helena Marusarzówna. Przerwana kariera wielkiej nadziei polskiego sportu. W więzieniu na Montelupich przetrzymywana była również Helena Marusarzówna. Historia urodzonej 17 stycznia 1918 roku narciarki, specjalizującej się w konkurencjach alpejskich, zakończyła się tragicznie. Polska mistrzyni w marcu 1939 roku zajęła drugie miejsce w slalomie w Feldbergu, Niemcy. W kraju nie miała sobie równych. Wróżono jej międzynarodową karierę. Tymczasem, podobnie jak brat, po wybuchu wojny zaangażowała się w ruch oporu i została tatrzańską kurierką. W marcu 1940 roku została zatrzymana przez Słowaków i przekazana gestapo. Przesłuchania i tortury trwały ponad rok. W więzieniu po raz ostatni rozmawiała ze Stanisławem.
Marusa Żółwna nie zdradziła towarzyszy. Została rozstrzelana 12 września 1941 roku. Miała 23 lata. Po ekshumacji w 1958 roku szczątki narciarki zostały uroczyście pochowane na cmentarzu zasłużonych na Pęksownym Brzysku w Zakopanem. Na tej samej nekropolii znajdują się groby Stanisława Marusarza i symboliczny Bronisława Czecha. Dla portalu histmag.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Cię spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.